lepsza zaledwie o 0,9 punktów, no więc musi skoczyć co najmniej 132 metry, żeby zostać po raz piąty w karierze mistrzem Polski. No i chyba tak. Robert pokonał Adama. Bardzo się rozkręcił Robert, nie psuje skoków. Zwłaszcza tu na tej skoczni. Tak, 133,5 metra, no i mamy... Jest to niespodzianka. Mamy niespodziankę i detronizację mistrza. I powiem szczerze, że to nie jest wpadka Adama, który skakał dobrze, tylko tym razem po prostu Robert Mateja skakał lepiej. Robert Mateja po Igrzyskach Olimpijskich był bardzo zmotywowany, nie wyszedł mu zupełnie konkurs na dużej skoczni, no i mamy chyba sporą niespodziankę.